Dobiega ku końcowi wielki finał Śląskiej Letniej Ligi Koszykówki sezon 2010. Jak mówiłem wcześniej, zwycięstwo tego meczu jest drużyna z Rudy Śląskiej o nazwie Baskieciorzy. I to oni zdobędą największy puchar. Ten puchar zostanie w Rudzie Śląskiej. Dawno Ruda nie wygrała w Letniej. A w tym sezonie może trochę zmęczenia. Dzisiaj zespoły musiały rozegrać półfinał i finał w jeden dzień. Też robi swoje. Dawid Kuczera zdobywa 97 punkt. Czyli poczekamy na trójeczkę, na stówę. Bo tu są takie zasady, że 4 partie po 25 punktów. Nie ma mierzonego czasu. Która drużyna pierwsza zdobędzie 100 punktów, ta wygrywa. Bliżej celu jest drużyna Baskieciorzy, 97. I teraz czekamy na trójkę, czy jeszcze będą... Dawid zakończy Ligę Letnią. Tak jest! Dawid Kuczera zakończył trójką mecz. Baskieciorzy mistrzem Śląskiej Letniej Ligi Koszykówki 2010. Taniec zwycięstwa. Jak dzieci się cieszą. Całe lato, całe wakacje grali na różnych boiskach, w różnych miastach śląskich, by uwieńczyć tutaj swój sukces w Rudzie Śląskiej i zdobyć tytuł mistrzowski. No a wicemistrzami SLK zostały pełne baki, zawodnicy z Bytomia w większości. No i zapraszamy na kolejny sezon 2011. Już od maja zapisy. I jeszcze raz polecam stronę www.sllk.kurian.pl. Śląska Letnia Liga Koszykówki w Rudzie Śląskiej. Specjalnie dla Śląskiej Koszykówki Młodzieżowej z hali Mosiru w Rudzie Śląskiej w Nowym Bytomiu z finału Letniej Ligi Koszykówki.